skoki narciarskie na słomie? Nic bardziej mylnego. Zanim wynaleziono igielit, na którym rywalizuje się głównie podczas letniego Grand Prix, skoczkowie musieli szukać innych rozwiązań, aby móc skakać nie tylko zimą. I tak oto w Polsce w latach 1947-1948 pokryto matami ze słomy skocznie w Goleszowie oraz na górze Chełm. Zainteresowanie tym nietypowym rozwiązaniem było ogromne. Rok później na słomie skakano nawet w USA w Lake Placid. Mimo wszystko pomysł nie sprawdził się. Wszystko przez to, że prędkość nartna ze skoku była za mała, pomimo smarowania ich parafiną oraz ropą, a lądowanie z upadkiem powodowało częste zrywanie mat. Obserwuj po więcej.